Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Squido, a to jest 11 odcinek wakacji z Minecraft. Witajcie serdecznie, chcę wam bardzo podziękować za całe wsparcie, za wszystkie łapy w górę, za wszystko, co piszecie w komentarzach, za te wszystkie porady, ponieważ to mnie motywuje do dalszej gry i do dalszego tutaj eksplorowania całego tego świata i rozbudowy. Naprawdę, gdyby nie to, to być może by nie było dwóch odcinków dziennie, ponieważ naprawdę mnie to motywuje. A dziś pójdziemy sobie do kopalni. Zakryję wyjście do domku. Takie mam szybkie przejście tutaj do kopalni. Jeszcze przydałoby mi się tak. Węgiel znajdziemy na miejscu. To jest właśnie to, więc nie będę tutaj. O, tu już jest węgiel, ale znajdziemy go jeszcze dalej. Na przykład ten węgiel już wydobędę. Węgla jest sporo, więc nie muszę brać go z domku. To jest ważne, jeśli się idzie do kopalni. Natomiast, no, patyki mam aktualnie. Jeszcze troszkę wystarczy. Najwyżej będziemy wydobywać. Kilofy też mam, crafting boxa też mam. No, mam wszystko raczej, co potrzeba. 17 już nawet. Okej. Okay. No i pochodnie są, au, przecież pochodnie już miałem, więc zrobiłem sobie podwójnie. Na pewno się przydadzą, ponieważ będziemy eksplorować tutaj całą tą jaskinię i kopalnię opuszczoną i wszystko. Mam nadzieję, że dzisiaj, że to skończymy wkrótce. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś tam wielkie, że będę musiał się jeszcze wracać, że mi zabraknie miejsca w ekwipunku czy czegoś tam. Mam nadzieję, że wszystko ze sobą wziąłem i uda nam się to ukończyć. Tak bardzo się przygotowałem do tego odcinka. Miałem robić jeszcze jeden tutaj plecaczek, ale pomyślałem sobie, że zrobimy duży, ale żeby zrobić duży, to potrzeba nam zdecydowanie więcej... więcej czego? Stringów, czyli tych linek, co z pająka wypadają. Właśnie tak. A ja tego nie mam. Więc z wełny też się nie dało zrobić, bo tutaj są zmienione receptury. No i trzeba tutaj inny jakiś itemek sobie zrobić, żeby móc z wełny otrzymywać stringi. A żeby ten itemek zrobić, no to potrzebne są diamenty, więc no to niezbyt ciekawe wygląda. Bo tak naprawdę bez diamentów to nie mam nic. Ile to jesteśmy? 49, no cóż, to nie jest to, co bym chciał, ale no też nie jest źle. Jakieś tam surowce zawsze są. No i najważniejsze to, że została tutaj ta część wyeksplorowana i nie będę musiał tutaj wracać. Ta miedź jest taka ciemniejsza, to jest ciemniejsza miedź, to jest Galactic Craft, a ta jaśniejsza miedź jest Thermal Expansion. Więc tak to jeszcze wygląda. Gdybyśmy mieli jeszcze taki miks modyfikacji, byłby Industrial Craft, więc byłaby kolejna miedź. No ale dlatego właśnie nie ma tego Industrial Crafta, żeby tutaj już za bardzo nie mieszać. Chociaż z tego, co pisaliście mi, to bardzo wam się moja seria podobała. Ja wtedy jeszcze nie miałem mikrofonu dobrego, dopiero pod koniec serii sobie kupiłem. Ta seria trwała chyba nawet rok, co ciekawe. To była chyba najdłuższa seria na moim kanale. Ale to się wkrótce zmieni, ponieważ najdłuższą serią na moim kanale będzie Skyrim. Potrzebuję katany tutaj ogarnąć. O, katanę już mam. Zombiaczku, cześć. Mam tutaj taką lepszą katanę. A, z plecami strzela. Nic dziwnego. Jakiś cheater. Okej. Okay. Tutaj jeszcze była miedź. Dobra, dalej, jak już coś było, no to trudno. Ech, lagów chyba już nie ma, tak myślę. Jestem dobrej myśli. No aczkolwiek to nadal nie jest to, czego chciałem na początku serii. To nigdy tak nie będzie, dopóty nie wymienię tej karty graficznej.
No ale myślę, że jeśli będzie taka oglądalność i tyle łap w górę i tak dalej, to z pewnością uda mi się tą kartę graficzną wymienić do czasu kolejnej serii, co by było bardzo fajne. No i tutaj jest też jakieś przejście. Skąd to przejście prowadzi? Znikąd, dobra. Więc przynajmniej to szybko wyeksploruję. Dokładnie tak jak myślałem, szybko to wyeksploruję. Tak, żeby za bardzo się nie pogubić, to jest też ważne. Jeśli jestem już tutaj we wnętrzu ziemi. To ważne, żeby się tutaj nie pogubić, ponieważ jest sporo tych jaskiń, sporo różnych rzeczy tak naprawdę w tym miejscu. Mamy wszystko, jeszcze sobie włączę tutaj taki GPS-ik. O, jaskiniowy. Aby mieć pewność wszystkiego. Okejka. No i jestem już w miejscu wejścia. Tutaj sobie to zasłonimy. Wszystko, żeby tam nie spaść. Tutaj było żelazo pominięte. I nie tylko żelazo. Wow. Okej. Stąd ja przyszedłem tak w ogóle? Chyba stąd przyszedłem, bo wydaje mi się, że tutaj kopałem, że to tak pominąłem. Dobra, okej, no problem. Nie wiem, czy pierwsze iść w tą stronę, czy w tamtą stronę. Pójdziemy sobie może w tą stronę, zobaczymy, co tam jest. Może to nie jest tutaj daleko, może tam coś jest cennego. Zobaczymy właśnie. Na pewno sporo różnych surowców, ale a tak szczerze, to ja bym oddał te wszystkie surowce w zamian za troszkę diamentów. Te diamenty naprawdę są tak bardzo cenne, że nawet nie spodziewałem, że one są bardziej cenne niż w zwykłym Minecrafcie. To jest tutaj już takie chore z tymi diamentami, bo do każdej takiej poważnej konstrukcji są one potrzebne, a tak naprawdę nigdzie ich nie ma. Weźmiemy sobie Yellow Ride, tylko że tak ostrożnie troszkę. No i tak, wypadałoby tam iść na dół. Ale tam zostało troszkę jeszcze do eksploracji na pewno. Poza tym, gdybym się wrócił, też bym miał do eksploracji coś, więc nie wiem, czy to jest aż takie tego warte. Jedzenia mi może zabraknąć, tak serio teraz myślę. Ale może nie. Tak, tak, może mi zabraknąć jedzenia, tak teraz myślę, ale mam nadzieję, że nie. Że wszystko będzie dobrze. Tutaj sobie wyeksplorujemy tą część tym razem. Wow, dobra, może to jakoś od góry zacznę. Oby to gdzieś prowadziło. Taki nieskończący się tunel. Okej, to chyba prowadzi tak, to prowadzi w kółko, jesteśmy na samej górze. Bardzo, bardzo nawet fajnie. Skoro już tu jesteśmy. Patrzcie, creepuś. Uda mi się go załatwić? Zdecydowanie tak. Do tego pająk. Okej. No i levele rosną. Mogłem sobie zrobić XP Extractor. Tak teraz nie pomyślałem troszkę. Mogłem sobie zrobić właśnie XP Extractor, by się tutaj przydał. A tak to jestem troszkę zagrożony całym tym expem. Bo jeśli zginę, to na pewno stracę więcej niż połowę, a to nie jest fajne. I stracę też wszystkie itemy, które mam ze sobą. No i dużo rzeczy stracę tak w ogóle. Dobra, więc wracamy stamtąd, skąd przyszedłem. Tam skąd przyszedłem. I tutaj powinny być jeszcze surowce, które pominąłem po drodze. Będziemy się wracać, to akurat wszystko będziemy zbierać. Taka tam polityka zbierania surowców. Ten kilof zaraz powinien paść. Tak jak myślałem, ale za to mamy jeszcze kilka. No problem, katany też wziąłem dwie i to żelazne. Ponieważ bardzo mi się ta broń spodobała. Wy jeszcze pisaliście, że młot jest świetny. No i oczywiście też kusza jest świetna, ale żeby mieć kuszę, trzeba mieć pierwsze strzały. A tych strzał jeszcze nie posiadam zbyt wiele, więc się kusza nawet nie przyda. Jestem ciekawy, czy do tej katany można
tutaj enchanty jakieś dodawać, bo jeśli tak, to byłaby to moja główna broń, ponieważ bardzo mi się podoba. Jestem w stanie zabić creepera bez żadnego enchantu, nie uciekając od niego, zanim on wybuchnie, więc to jest po prostu świetna rzecz. Bardzo mi się takie coś podoba. To jest tam na dole? Coś tu jest, ale dobra, to będziemy później eksplorować. Jak na razie. No i tyle było ze szkieleta. Jak widzicie, bardzo to świetnie wygląda. Bardzo, bardzo świetna to jest broń. No i jestem podekscytowany tą bronią i... nie wiem, jak to powiedzieć za bardzo. Ale naprawdę się cieszę, że jest taka broń bardzo fajna, której tutaj mogę używać. Bo wiele to zmienia. Dodaje takiego uroku tej grze, bo zawsze był ten miecz i tym mieczem trzeba było zabijać potwory, ewentualnie siekierą. No ale to tylko w sytuacjach, kiedy się nie miało miecza. A teraz mamy na przykład Battle Axe, żeby można było siekierą zabijać mobki. No i wiele różnych innych rzeczy, które naprawdę dodają uroku do tej gry, że można sobie zabijać potwory, czym się tylko podoba. Każda broń ma swoje jakieś tam plusy i to jest takie, no, fajne właśnie w tym. Jak kto lubi. Ciekawe, co będzie po tej stronie. Mam nadzieję, że nic specjalnego tutaj nie znajdę, ponieważ nie chcę za bardzo eksplorować. Chciałbym jak najszybciej skończyć tę eksplorację tak naprawdę, ponieważ no, chcę tylko mieć to zaliczone, tak? Nie chcę tutaj nic więcej zdobywać. Poza diamentami oczywiście. Diamenty się naprawdę przydadzą, poziom 42. Czy tam się opłaca zejść? I to jest pytanie. Może się opłaca tam zejść? Zobaczymy. Tak to mniej więcej wygląda ta jaskinia w wyglądzie. Żeby tylko do lawy nie wpaść, to będzie dobrze. Tutaj jest naprawdę już ogromnie tego dużo. Tak, chyba tego nie wyeksplorujemy, bo czegoś zabraknie i tym czymś będzie jedzenie, chociaż jest go nawet sporo, to może czegoś właśnie zabraknąć. Tak myślę, czego zabraknie. Nie wiem, czy kolejny odcinek raczej taki na speedzie zrobić, żeby już szybciej to minęło, to kopanie. Na przykład bym przyspieszył 1000 razy i bym kopał przez 2 godziny. Nie wiem, napiszcie, co o tym myślicie. No bo... ojej. Dobrze, że nie do lawy. Dobrze właśnie. Bo tyle tych odcinków z tej kopalni to też nie jest aż tak ciekawe. Odcinków z kopalni było już troszkę, więc nie wiem, czy warto nadal je wrzucać. Najwyżej kolejny odcinek będzie taki przyspieszony, gdzie będę kopał, może coś powiem. Właśnie coś takiego planuję, aby już mieć to za sobą. Kopalnia naprawdę jest męcząca. Mam też te tutaj bumerangi, ale te bumerangi na razie wrzucę tutaj, a w razie gdyby mi brakowało miejsca, to je oczywiście będę wyrzucał, bo one nie są do szczęścia potrzebne ani trochę. Dobra, tym razem się nie udało. Za późno zacząłem go atakować. Muszę gdzieś slajma, prawda? Słyszycie też? Chyba, że to jest zombie taki taplający się w wodzie, ale... myślę, że to może być slime. Ale nie będę radarów uruchamiał, nic za nic. Niech sobie wszystko się dzieje, a ja tylko będę wydobywał te surowce.
aby mieć ich tak dużo, że później zrobić ciekawe mechanizmy w moim domku. Takie są plany też. Ale no, pierwsze jednak te surowce pomyślałem sobie, że to trzeba wyeksplorować. No i tak też się stało. Dobra, to już mamy skończone. Uff, przynajmniej jedna z tych wielkich, ogromnych rzeczy jest już tutaj ukończona. Pójdziemy sobie może w tym kierunku. Poziom 42. No cóż, tutaj diamentów nie będzie, za to mamy ogromne systemy, kurcze. To jest też nie za bardzo korzystne dla mnie chodzenie po takich systemach. No bo tych surowców będzie dużo, a nie będzie diamentów. Właśnie o to chodzi. No ale skoro już taki system jest, no to trzeba to zbadać, trzeba to wyeksplorować. Kiedyś właśnie się te jaskinie skończą. No i wtedy będę mógł pograć sobie tak, jak będę chciał. Wysoko to będzie prowadzić? Ojej, chyba tak. Zobaczcie, jak to wysoko prowadzi. Tu już chyba byłem. Tak, tam byłem. To wszystko jest ze sobą połączone. Nie sposób będzie... Bumerangi? Chodź tu, bumerangu. Dobra. Okej, bumerangi nawet nie są takie złe, ale nie zawsze właśnie wracają. O, łuk nawet wydropił. Ale taki słaby ten łuk, więc go wyrzucimy. Tu już byłem, tu już byłem. Tak, może bym poszedł coś w dół. Tylko woda mnie troszkę irytuje. Przydałoby się też jedzonko. No to jest jednak ważne. Sporo jest miedzi tutaj, ale miedzi to mam spore ilości, nie będę po każdą rudę tutaj chodził. Miedzi to mam tyle, że nie muszę już chodzić. Właśnie teraz już wiem, który surowiec jest więcej, bardziej wartościowy, a który mniej. No i akurat miedzi to mam tyle, że się nie muszę o to martwić. Ani troszkę. Ale jeśli widzę gdzieś na widoku, blisko, to czemu by nie zebrać. Tak, no więc to nie jest dobry cave. Jak widać, tylko takie coś. Natomiast może tam coś będzie. To jest raczej coś do góry i to jeszcze z wodą. No myślę, że tam nie warto iść, ewentualnie zablokować wodę i pozbierać to, co tutaj widzimy. No i jeśli coś ominąłem, to trudno, nie będę teraz do tego wracał, ponieważ nawet szczerze to mi się nie chce. Po prostu sobie wrócimy gdzieś do tych kopalń już. Takie są plany, że gdzieś tutaj kopalnie poszukamy. Teraz tylko gdzie to może być? O, się lekko tak pogubiłem tutaj. A jednak trafił. Tu jest trochę lawy. Aha, dobra, to już wiem mniej więcej chyba, gdzie jestem, skoro tu jest lawa, okej. Idziemy sobie może wyżej. Mam nadzieję, że wiem, gdzie jestem. Tu jest jakieś też zejście na dół. Dobra, to z tego zejścia sobie skorzystamy. Może gdzieś to zaprowadzi mnie. No a przy okazji troszkę i surowców różnych powydobywam. Wiadomo, surowce, surowce, jeszcze raz surowce. Ale później będzie mnie stać już na wszystko. I właśnie dlatego te surowce wydobywam. Aby było mnie stać po prostu na wszystko, co sobie zamarzę. Tak, właśnie taki jest cel, ale to już w sumie jest nawet realne, tylko że tak więcej trochę bym tego jeszcze chciał. I więcej, i więcej, i więcej. I jeszcze więcej. Okej. Tak, znowu jestem w tym punkcie, gdzie tutaj wszedłem. Tutaj jest jeszcze jakaś droga. Troszkę do góry, ale... Myślę, że mogę tam pójść.
Dobra, no jesteśmy właśnie w tym punkcie wejścia. Tutaj jest chyba... Tu jest wejście? Tutaj było wejście? Gdzieś tu musi być. Nie wiem, gdzie to jest. Dobra. Troszkę zagubiony jestem, tak szczerze. Dobra, tu jest wejście, okej? Tu jest wejście, widzicie? Tam jest już powierzchnia. Pójdziemy sobie tą stroną. I... skręcimy do tej kopalni. Teraz gdzie to było? Tędy. I w dół. Więc to w miarę ogarnąłem. Jednak nie tak całkiem zagubiony. Tu już jest kopalnia. Tutaj już są tory. I tu jest już niestety lawa. Dobra, tędy nie przejdę. Już się z tym pogodziłem. Natomiast surowce może nie te, ale inne jak najbardziej będę wydobywał. Bo kopalnia jest po prostu ogromna. Przydałoby się znowu coś rzucić do plecaka. Mam już czegoś stack pełny? Nie za bardzo właśnie. Ewentualnie mogę coś wrzucić z tego plecaka i będzie to zgniłe mięcho, ponieważ zdecydowanie takie rzeczy mi nie są potrzebne. Wow! Okej. Spoko. O nie, ten trujący pająk. Dobrze, że mnie nie zatruł. Ale to pewnie dlatego, że gram na easy. No i jesteśmy w domu. Sporo tego tutaj. Będzie mi takie źródło potrzebne? Zdecydowanie myślę, że nie. Zakryjemy to. Wow, zobaczcie, gdzie jestem. O cholera, utonę teraz. Tutaj jest naprawdę ogromne źródło tego. Ja myślałem, że to tylko takie jakieś malutkie źródełko, a tu jest tam ogromne źródło, z którego można wydobywać. Zobaczcie. Zobaczcie, ile tego tu jest. Czy mogę zejść na te niższe poziomy? O. Tutaj jest sporo tej ropy. Myślę, że jak kiedyś będzie mi potrzebna, to właśnie stąd sobie ją weźmiemy. Jeśli kiedyś będzie mi potrzebna. Więc tutaj sobie zrobię waypointa. Może tym razem kolor czarny. Czarny myślę, że chyba jest w tą stronę. A nie, to jednak biały jest. Czarny jest tutaj. Ropa. Okej. Ale też sobie wyłączymy. Tego waypointa, aby nie przeszkadzał. Tylko te dwa niech zostaną. Żeby się orientować w terenie, jeśli to będzie potrzebne. Tutaj mamy tą opuszczoną kopalnię, gdzie pierwszy raz tam wbiłem. Jeszcze wypada zejść niżej, żeby diaksy znaleźć. Więc być może sobie to zaraz zrobimy. O lol, nie. Tutaj naprawdę tej ropy jest dużo. I to ma swoje plusy, ale ma też minusy. Jak widzicie. No ale fajnie, że z tej ropy dużo, bo jeśli będzie mi potrzebna, no to sobie ją wykorzystam. Możemy schodzić jeszcze niżej. To jest świetne. Aczkolwiek tutaj nie ma żadnych dróg ani nic. Nie wiem, czy tak świetnie, poziom 14. Może jeszcze zejdę trochę niżej i pokopię trochę. Trochę, czyli dosłownie troszkę. Tak, już tego nie mogę zebrać. A to dlaczego? Właśnie, dlaczego tego nie mogę zebrać? Trochę fail. Być może po prostu nie ma miejsca na silver. Na srebro nie było miejsca. Dobra, pokopiemy sobie tylko w taki sposób. I tak pewnie nic nie znajdę. Nade mną. Dobra, wyżej raczej nie ma sensu. No i pode mną.
Dobra, koniec końców wychodzi na to, że jednak nic nie znalazłem, no węgiel. No dobra, trudno. Ale za to mamy uran i to w większej ilości niż udało mi się wydobyć wcześniej. Więc to jest na pewno dobre. Wrzucimy znowu zgniłe mięso, na co to komu. No i jeśli będę już miał pełne stachy tych ród, no to będę je przerzucał do plecaka. Więc jeszcze miejsca jest dosyć sporo, tylko trzeba nim dobrze zagospodarować. O miejsce się nie trzeba martwić. A raczej o to, jak z niego korzystam. Ach. Dobra, myślę, że w tym odcinku to już będzie na tyle. Zobaczcie, że tutaj jest ten słup, czyli to oznacza, że w tym miejscu byłem. W tym miejscu byłem, w tym miejscu nawet chyba wychodziłem na powierzchnię. Jak widzicie, tak to właśnie wygląda, że z tego miejsca wychodziłem na powierzchnię. To jest to miejsce, gdzie kończyliśmy odcinek, właściwie tą serię dwóch odcinków, kiedy byłem w kopalni. Więc z tego miejsca fajnie by było też tutaj zacząć. Ale myślę, że nie będę tego przedłużał. No i tak, nagram najwyżej, powiedzmy, w kolejnym odcinku niezbyt tego wiele. Tak, żeby były po dwa odcinki, taka seria w kopalni, nic wielkiego. Tak więc jeśli to wydobędę, to z tego miejsca gdzieś się pożegnamy. Tam dalej też by wypadało pójść, ale to zdecydowanie może później. I znowu nie mam miejsca na jakiś surowiec. Tym razem zdecyduję się wyrzucić, a właściwie postawić tutaj gdzieś pochodnie. O, postawmy je sobie jakoś tak. Dzięki temu zrobić troszkę miejsca na kolejny typ surowców. Więc dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia jutro. Nie wiem, czy jutro, w kolejnym odcinku do zobaczenia. Nie wiem, jak to uda mi się zrobić, czy po prostu będę wydobywał surowce tak jak teraz przez około pół godzinki, czy być może udamy się w jakiś inny tryb jakiegoś szybkiego kopania czy coś. Być może też tak będzie, zobaczymy. Więc do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, pa, cześć.